Dzieci w Gliwicach nie mają czasu na nudę, zwłaszcza te z dzielnicy Ostropa. Przez całe ferie w miejscowej podstawówce odbywały się rozmaite zajęcia dla dzieciaków. Były wycieczki, zajęcia sportowe, nawet do szkoły zawitali strażnicy miejscy. Po co? Zobaczcie Państwo sami. Oto co robili gliwiccy strażnicy miejscy w szkole podstawowej nr 3 w Ostropie. Zacięte mecze tenisa stołowego to jednak tylko miłe zakończenie prawdziwego powodu wizyty strażników w tej placówce. Szeroka nasza rola od blokady do przedszkola, a dzisiaj znajdujemy się w szkole podstawowej, gdzie na feriach właśnie strażnicy miejscy przekazują dzieciom informacje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy. Wiedza ta, o czym nikogo nie trzeba przekonywać, przyda się każdemu, nawet najmłodszym. Dlatego też strażnicy w prosty, przystępny sposób wyjaśniali maluchom, jak ratować człowieka w chwili zagrożenia życia. Każdy z nas może być w sytuacji, gdzie zauważy osobę gdzieś leżącą, a niestety, jak nawet pokazuje nasz gliwicki monitoring, osoby dorosłe bardzo często przechodzą wobec tych osób obojętne. Ta obojętność może wynikać ze strachu i niewiedzy na temat tego, jak pomóc. Dlatego też ważne, by dzieci uczyły się reagować na takie sytuacje, wyjaśnia rzecznik gliwickich strażników Marcin Kuczkowski. Uczniowie, jak się okazuje, z uwagą chłonęli każde słowo strażników instruujących, jak udzielić pierwszej pomocy. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Sprawdzić, czy jest się bezpiecznym. Potem sprawdzić, czy osoba reaguje na bodźce życiowe. Potem zadzwonić na pogotowie. No a potem sprawdzić, czy oddycha i jak nie, no to reanimować. A jak oddycha, no to trzeba pozycję boczną ustaloną. Czy te zajęcia ze strażnikami były ciekawe? Tak. Dlaczego? Bo było można się nauczyć, jak można uratować osobę. Gliwiccy strażnicy to, jak się okazuje, stali bywalcy w szkole podstawowej nr 3 w Ostropie. Często organizują tutaj z dziećmi pogadanki na temat bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach. Na młodzieży dzieci czyha bowiem wiele niebezpieczeństw, zwłaszcza w czasie ferii. Przed feriami zawsze mamy przygotowane spektakle klas trzecich, które dzieciom przypominają, jakie są zasady bezpieczeństwa. Także myślę, że są dobrze przygotowane i w sytuacjach trudnych będą wiedziały, jak się zachować. Dodajmy, że szkoła tętniła życiem przez całe ferie, bowiem zorganizowano dla uczniów półkolonie. Wachlarz oferowanych zajęć sprawiał, że dzieci przede wszystkim były bezpieczne pod opieką nauczycieli, a po drugie nie miały czasu na nudę.